Yo, bracia i siostry, witam w kolejnym odcinku serii Wasze Graffiti, odcinek 53. Dziś mamy 6 prac w dziale Toy Toy i, o ile dobrze pamiętam, 13 autorów w dziale regularnym. Oczywiście zdjęć jest więcej, albowiem zdarza się, że wybieram po kilka zdjęć danego twórcy. Oczywiście nie zawsze. Staram się wybierać te najciekawsze lub też te, w których mogę najbardziej pomóc. Oczywiście też odpadło nam 5 prac niepodpisanych tagiem. Z tego co pamiętam, 2 albo 3 były to prace przez kogoś, kto już przysyłał. No i dlatego, że nie były podpisane, niestety odpadły. Do tego zdarzyło się kilka maili, o czym zapominam często wspomnieć. Zawsze jest tak, że zdarza się mail, który mi się otwiera, niestety nie ma w nich zdjęć. Nie wiem, po prostu zapominacie je wrzucić, czy jest jakiś bug w tych mailach. Nie mam pojęcia, tak więc zwróćcie uwagę, czy na pewno przysyłacie te zdjęcia i podpisujcie je swoim tagiem. Najlepiej w treści maila. Dobra, nie zamulamy dalej, zaczynamy. I yo! Tradycyjnie przed Wami dział Toy Toy. Traktujcie ten dział jako wyzwanie, aby pracować jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, albowiem często jest tak, że przysyłacie swoje pierwsze prace, a jak ja to zwykłem mówić, pierwsze prace z reguły nie mają szans na to, aby być dobre. Zdarza się to naprawdę bardzo rzadko. I tak jak wspomniałem, mamy tutaj 6 prac. Zaczynamy. Oto praca pierwsza na dziś. I Brafi. Mimo że widać, że przyłożyłeś się tutaj do tej wypełki i do całej oprawy, że tak powiem, kolorystycznej, to niestety kształt liter pozostawia wiele do życzenia. Litery są mocno pozbawione kształtu, zwłaszcza F, B i I zupełnie tutaj nie pasuje. Reszta, jeśli chodzi o sprawy takie techniczne, jest dosyć ok, tak więc na pewno popracowałbym jeszcze nad literami i dopiero przysyłał pracę. Wiem, że łatwo jest to powiedzieć, jednak im częściej będziesz robił szkice, tym szybciej nie tylko wprawisz sobie rękę, ale też znajdziesz patent na swoje litery. Kolejna praca, właściwie prace, to notu. Z tego co pamiętam, napisałeś, że przysyłaś tutaj swoje najlepsze prace, do których się przyłożyłeś. A niestety pamiętam, że jedna z twoich prac, albo może już kilka, wylądowały w dziale Toy Toy ze względu na nie tylko na prostotę tych liter. Oczywiście to jest twoja sprawa, co ty robisz z tymi literami, ale zwróciłem uwagę w poprzednich pracach na to, że te w każdej twojej pracy wystaje poza poziom innych liter. Nie wiem, co o tym tak naprawdę sądzić. Właściwie wiem osobiście, dlatego też zwróciłem na to uwagę, że to tutaj zupełnie nie leży, pomijając już fakt, że wszystkie twoje prace wyglądają tak samo. Jeśli to są wlepki, no to jeszcze ok, ale tak jak mówiłem zapewne wcześniej, nie ma za bardzo tutaj co oceniać. Pokombinowałby po prostu z tymi literami i po raz kolejny muszę powiedzieć, żebyś umieścił te zgodnie z linią innych liter i będzie dużo lepiej. Mafir z taką oto pracą. Zapewne duża część z Was wie, dlaczego ta praca tutaj ląduje. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że potrzebujesz najpierw dużo, dużo pracy na kartkach i dopiero zabieraj się za robienie rzeczy na ścianie, albowiem ta praca zupełnie Ci nie wyszła. Nie wiem, jak jest z innymi mailami, które przysłałeś, bo to jest jeden z tych maili, gdzie zdjęcie po prostu nie działa i nie wyświetla mi się, tak więc nie mogę się na temat tamtego maila wypowiedzieć, ale patrząc na ten, nie spodziewam się zbyt wielkich fajerwerków, tak więc moja rada jest taka, abyś powrócił sobie na kartki, poćwiczył tam i dopiero rzucał się na ścianę, albowiem moim zdaniem szkoda pieniędzy na wrzuty, których za jakiś czas będziesz żałował po prostu. Wizard! Tutaj tak jak w pierwszej pracy widać, że przyłożyłeś się do samego wykonania, jednak same literki pozostają tak jak w tamtej pracy wiele do życzenia. Pomijając fakt, że nie pasują zupełnie do siebie, to te ich wyginanie nie za bardzo Ci tutaj po prostu wyszło. Polecam, tak jak w poprzednich pracach, poćwiczenie i może spróbowanie zrobić po prostu czegoś prostszego, bez większego
kombinowania, tak jak mamy to w tym miejscu, gdzie i nam zupełnie znika i go nie widać, a jest zasłonięte przez stały element. Tak samo ten stały element od A zasłania nam R, może nie całkowicie, ale psuje to całe wrażenie, które i tak nie jest najlepsze. Plus na pewno za wykonanie i za dobre cieniowanie, zarówno w samych literach, jeśli chodzi o wypełnienie, jak również jeśli chodzi o 3D. Jeśli twoim celem są litery, po prostu skupiłbym się na samych literach, nie dodawałbym jakichś niepotrzebnych zupełnie charakterów. Kolejna praca i EZ, który napisał, że lubi mnie oglądać i mówi, że robię zajebistą robotę, za co oczywiście dziękuję. Być może, nie wiem, stracę widzę za to, że twoja praca ląduje w dziale Toy, jednak no wykonanie tej pracy nie zajęło, myślę, zbyt długo. Podejrzewam, że dłużej będę oceniał tę pracę niż ty ją wykonałeś. Oczywiście żartuję, ale można byłoby się przyłożyć bardziej. No i ostatnia praca i szak. Tutaj literom zupełnie brakuje stałych elementów liter. Jednak po dłuższym przyjrzeniu się widać, że jest tutaj dosyć ciekawy pomysł, jeśli chodzi o S i H, ale to zaburzenie wielkości tego tutaj stałego elementu od H, braku jakichkolwiek wcinek, które nam te litery by oddzielały, powoduje, że ta praca jest zupełnie nieczytelna mimo swojej prostoty. Dodatkowo nie pomaga samo wykonanie. Mógłbyś użyć jakiegoś, nie wiem, markera, cienkopisu, byłoby dużo lepiej, a sama jakość zdjęcia również pozostawia wiele do życzenia. No i witam w dziale regularnym i pierwszy zawodnik na dziś. Tutaj macie świetne porównanie. Praca wykonana w podobny sposób. Zdjęcie również niezbyt ostre, no ale tutaj widać dużo więcej. Litery są troszkę bardziej pokombinowane. Część z dodatków ma sens i fajnie wygląda. Z kolei inna część, jeśli chodzi o rozciągnięcia liter, jak i również dodatki, one troszkę wyglądają jakby były zrobione na siłę. Widać to w tym momencie, gdzie K rozciąga się moim zdaniem zbyt mocno, zasłania nam literę R, co powoduje nieco tutaj chaosu. W B zrobiłbym w tym momencie wcięcie, żeby te B było bardziej widoczne. Z kolei brak wcięć powoduje to, że litery takie jak M zupełnie tutaj nam znikają. A to druga twoja praca moim zdaniem dużo lepsza. Szkoda, że nie dokończyłeś cieni kolorem. Byłoby naprawdę fajnie, przy jakiś kontrastujący, przycieniowany 3D naprawdę zrobiłoby tu robotę. Ale i tak jest całkiem dobrze, zrobiony z takiej fajnej perspektywy. Dobrze pokombinowane litery. Troszkę moim zdaniem dodałbym do stałych elementów, połączyłbym tę górę R ze sobą, żeby przypominało bardziej oczywiście R. Oddzieliłbym bardziej to też od reszty, a B, żeby miało nieco więcej sensu, również bym w tym miejscu nieco połączył, ewentualnie dodałbym jakąś wcinkę w tym miejscu, tak żeby było widać ten na przykład zawijas, bo to nam się tutaj zawija w tym kierunku, co jest dosyć fajnym efektem. Mówiąc jeszcze o efektach, fajnie nam się ta praca rozciąga, co świetnie współgra z tym 3D. To sprawia wrażenie, jakby te końce pracy były bliżej widza, co powoduje dosyć ciekawy efekt. No i trzecia twoja praca. Tutaj z kolei moim zdaniem kolorów jest zbyt dużo, chociaż fajnie one ze sobą kontrastują i być może koniec końców to jest jednak na plus, ale z drugiej strony te kolory powodują, że te litery jeszcze bardziej nam znikają. Oczywiście po przyjrzeniu się dłuższemu nieco można te litery tutaj zobaczyć, ale reasumując, myślę, że twoja druga praca, czyli poprzednia, była najlepszą z tych trzech, które przysłałeś. Jednak uważam też, że idziesz w dobrym kierunku, masz dosyć ciekawe pomysły, potrzeba tylko troszkę jeszcze wprawy i doświadczenia i myślę, że może być całkiem dobrze. Kolejny zawodnik, Liner, który był już u nas bodajże trzykrotnie, jeśli dobrze pamiętam. Twoje prace charakteryzują się tym, że używasz takich cienkich liter. Tutaj nieco naprawia to oczywiście 3D, które zrobiłeś, dosyć grube, które nam tutaj dobrze niweluje przestrzenie negatywne w tych literach. I myślę, że to jest jedna z lepszych twoich prac. Jeśli miałbym coś poprawiać, to pogrubiłbym tę część R, tak żeby się ono tutaj razem nam lepiej komponowało. Zresztą po prostu bym przesunął tę część nieco do góry, może jeszcze wyżej,
żeby ten element nie był też z kolei za gruby. Tak więc myślę, że zrobiłbym to jeszcze wyżej, wydłużyłbym ewentualnie jeszcze ten element, żeby nam nieco wystawał, to poprawi wygląd litery R. I tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że jest to jedna z Twoich lepszych prac. Myślę, że jeszcze trochę wysiłku włożysz i będzie całkiem dobrze. Jeszcze zauważyłem w tym momencie znowu w Twojej pracy zasłanianie litery I przez jeden ze stałych elementów w literze L. Jeśli chodzi o kształt litery L, to jest całkiem dobry. I jeszcze jak już przysyłasz te zdjęcia, to może popracowałbyś, nie wiem, czy edytujesz te zdjęcia, czy to z nimi robisz. Twoje zdjęcia są mało wyraźne, tak więc może skupiłbym się, byłoby mi łatwiej je poprawiać, a tym samym mógłbym jeszcze bardziej Ci pomóc. Kolejna praca i niek. Tutaj się nie ma za bardzo nad czym rozwodzić. Moim zdaniem dosyć udane throwy, bo tak to można sklasyfikować. Kształt liter może nieco rozlazły, może bym się pokusił o pogrubienie nieco tego tutaj N. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, czy doda nam to troszkę symetrii do tej pracy. To nie jest konieczne, ale zobaczmy tak w ramach ciekawości, jakby to nam wyglądało, czy poprawiłoby to ostateczny wygląd Twojej pracy. Moim zdaniem tak, z racji tego, że te literki są takie obłe, można by ten fragment, który przed chwilą poprawiłem, nieco właśnie rozpłynąć w lewą stronę, to dodałoby troszkę symetrii, troszkę równowagi i poprawiłoby wygląd całej pracy. Nouvre. Malujesz około 7 miesięcy z małą przerwą i teraz właśnie wróciłaś do malowania. Napisałaś, że chodzisz do liceum plastycznego na kierunek mural. Bardzo fajny kierunek moim zdaniem. Myślę, że z czasem dużo z tego wyniesiesz, ale też tak jak napisałaś i z tego twojego maila rozumiem, że bardzo jarasz się graffiti i prywatnie do tego często wracasz i bardzo fajnie, obydwie rzeczy to bardzo fajne zajawki, a murale mogą w przyszłości stać się na przykład Twoim środkiem utrzymania. Ale wróćmy do Twojej pracy. Co tutaj by zmienił? Bo wybrałem jedną pracę z 6, a to właśnie dlatego, że ta praca wydaje mi się pracą, gdzie mogę pomóc Ci najbardziej. Tak więc litery są dosyć proste i co ja bym tutaj zrobił? Myślę, że uprościłbym je jeszcze bardziej. Te stałe takie elementy liter, które są najbardziej, że tak powiem, strategiczne, po prostu najzwyczajniej w świecie bym je uprościł. Najlepiej zaczynać jest od prostych liter. Podobnie zrobiłbym w literze V, która jest sama w sobie dosyć prostą literą, ale ogólnie poprawiłoby to cały odbiór tej pracy. Pogrubiłbym też niektóre elementy innych liter. I teraz dochodzę do sedna, co przykuło moją uwagę. Te tutaj mianowicie przerwy w Twoich literach. Moim zdaniem są one nieco za grube i te litery poniekąd tracą swój flow. Tak samo, o ile dobrze pamiętam, Twój tak to jest nowre, tak? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, w tym momencie nie pamiętam. Również bym tutaj po prostu zrobił taki myk i ewentualnie połączyłbym te części, żeby zrobić taki po prostu jakby krak, czy tam chips. I wtedy te litery będą wyglądały bardziej spójnie. Dodatkowo, jeśli chodzi o tę pracę, to zauważyłem, że nie trzymają one poziomu. O ile tu mają podstawę, to z każdą jedną literą robią się one coraz mniejsze. Tak więc skupiłbym się też na tym. Kolejny twórca to Cmok. Tutaj wybrałem pracę z pierwszego maila, który przysłałeś. Oczywiście byłeś już u nas kilkukrotnie. Tutaj taka praca luźno cukierkowa. Za bardzo nie ma co tutaj poprawiać. Może ewentualnie zmieniłbym kształt litery K. Być może po prostu bym zrobił te K nieco mniejsze, co troszkę by zaburzyło nam tutaj, ale tylko nieco proporcje. Ale to nie jest aż tak istotne. Moim zdaniem bez tego fiflaka na górze praca wygląda nieco lepiej, nieco mniej, nazwijmy to, naiwnie. Druga Twoja praca, moim zdaniem, dużo lepsza, litery dużo ciekawsze, ale nie obyło się bez oczywiście kilku błędów. Moim zdaniem błędów, oczywiście to co robisz, to co Wy robicie, to należy do Was. Ja tylko poprawiając mówię o tym, co ja osobiście bym zmienił. Tak więc na pewno nie rozdzierałbym stałych elementów liter w M, to na pewno, ale widzę też, że masz problem z literą K. Pozbyłbym się zupełnie tej strzałki w tym miejscu. Być może bym
zrobił coś w ten desen, w tej pracy, troszkę za mocno rozciągnięte, ale może tą strzałkę poprowadził w tym kierunku i zrobił może jakąś po prostu w tym wcinkę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Być może coś w ten desen, ewentualnie strzałkę można by poprowadzić również w tym kierunku. Może byłoby nawet lepiej. Sprawdźmy. No, troszkę za bardzo wystaje, ale ja osobiście tak mniej więcej bym to widział. Może nawet bym to skrócił i całą tę część przesunął w tym kierunku. Nie byłoby wtedy tej przestrzeni negatywnej, ale nie będę w tej chwili tego tutaj robił. Dodatkowo dodałbym symetrii poprzez dodanie tej strzałki w tym miejscu i właśnie przy tej zmianie, o której mówiłem, tą strzałkę przesunąłbym po prostu w tą stronę, żeby zniwelować tą przestrzeń negatywną i praca byłaby moim zdaniem kompletna. Dobra, włożyłeś tutaj dużo energii, ten end-to-end na wagonie. Wagon notabene wygląda, jakby wyskakiwał z torów, no ale okej, dosyć ciekawy pomysł, no ale skupmy się na twojej pracy. Tak ta praca oto tutaj wygląda. Bardzo ciekawy pomysł na litery, dobre kolory, staranne wykonanie litery, proporcjonalnie zrobione, jeśli chodzi o stałe elementy liter. Fajnie poradziłeś sobie właśnie z zamknięciem przestrzeni negatywnych tymi kapami, zwłaszcza w tym miejscu. Ogólnie praca dobrze zrobiona, bardzo starannie i bardzo przyjemnie się na nią patrzy. Props, moim zdaniem, bardzo udana praca. Jeszcze a propos maila, podsunąłeś pomysł na film. Mianowicie, cytuję tutaj, a może byś się zajawił na pomysł, by zrobić jakiś filmik, jakieś kolabo z kimś od siebie z UK. Typu na przykład twoja pracka połączona z kimś, kto robi na przykład charaktery i umówili się na jakieś 3-4 kolory i tylko z takich konkretnych by się składała cała wielka praca. To by mogło być ciekawe. Jakbyś zobaczył na moją playlistę Direct Clip, zobaczyłbyś, że tam malowałem kilkukrotnie właśnie z chłopakiem ode mnie. On właśnie robi charaktery, robiliśmy tego typu prace. Myślę, że w przyszłości będzie takich więcej, tak więc ten pomysł na pewno zrealizuję. No i następny twórca Dusk, który napisał w mailu, że graffiti zaczynał w roku 99, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ja. Ale tak jak napisałeś, były to głównie nielegale. No i tak jak napisałeś, trzeba było samemu się wszystkiego uczyć, co i jak. Oczywiście przez to przechodziłem. Dzisiaj macie duże, duże ułatwienie. I jak piszesz, początek to Decolac, dopiero potem Montana Molotow. Czyli zupełnie tak jak ja, pierwsze wrzuty były robione Decolacami, które były raczej słabe i słabej jakości i oczywiście słabej wydajności. Nie było wtedy końcówek za bardzo. Dopiero później, tak jak piszesz tutaj, dorwaliśmy się do montan i młotków. Piszesz również, że jakiś czas temu wróciłeś do malowania, ale już jakby trochę bardziej na spokojnie, czyli zupełnie tak jak ja. Tutaj oczywiście wszystko jest ok. Moim zdaniem najmocniejszą literą jest tutaj S. Ja osobiście nie jestem zbyt wielkim fanem łączenia liter, które wyglądają na wielkie litery, tak jak te tutaj, z połączeniem liter małych, zwłaszcza jeśli to jest pierwsza litera w twoim tagu. No ale tutaj nie ma co się czepiać, ewentualnie można by, taka sugestia, rozciągnąć tę część tej litery, aby była większa i zdecydowanie ją też pogrubić, po prostu najzwyczajniej w świecie ją powiększyć, co właśnie optycznie poprawiłoby wygląd tej pracy. Jeśli chodzi o resztę rzeczy takich technicznych bardziej, to wszystko tutaj jest moim zdaniem w jak największym w porządku. Praca ciekawa, fajnie się na nią patrzy. I druga praca, moim zdaniem dużo lepsza, tutaj myślę, że nie ma za bardzo co poprawiać. D również wygląda jak małe D, ale tutaj aż tak to nie kole w oczy, tak więc nie poprawiałbym za dużo. Jeśli już bym musiał, to chciałbym te K jeszcze mocniej, tak aby zakryć tę przestrzeń negatywną i tak, żeby ta przestrzeń negatywna bardziej pasowała do reszty. I praca, moim zdaniem, cymuś, plancuś, bardzo fajne kolory, fajnie wykonana praca. Bardzo proporcjonalna, z literami, które mają fajne kształty. Naprawdę dobra robota. Klet, przysłałeś do mnie 5 prac, wybrałem 2 z nich. Piszesz, że masz staż 4 lata i postanowiłeś przysłać właśnie swoje prace, bo tak jak piszesz, daje ci się, że są całkiem spoko. Ta tutaj, nie pamiętam kolejnej, zaraz zobaczymy, ale ta tutaj jest całkiem okej, nie ma co tutaj się czepiać. Taka dosyć ciekawa, fajnie całkiem sobie radzi z zamykaniem przestrzeni negatywnych tutaj poprzez rozciągnięcie, wydłużenie, powiększenie niektórych elementów liter. Dodatkowo dodajesz troszkę takiej
nazwijmy to, symetrii poprzez rozciągnięcie na przykład K i robisz to w taki dosyć ciekawy sposób. Tutaj również jest podobnie. Jeśli miałbym mieć jakieś uwagi, to myślę, że nie zakrywałbym litery E przez L. Myślę, że tą literę E rozciągnąłbym bardziej w tym kierunku i zakończyłbym ją gdzieś tutaj, ze względu na to, że zasłania nam literę T. Tak więc T poprowadziłbym może w tą mańkę. Myślę, że tego typu zabieg bardzo by pomógł, tym bardziej, że E jest innego koloru, byłaby jeszcze bardziej wyrazista, bo rozumiem, że o to ci chodziło. Tak więc nie jest najgorzej, ale tak szczerze mówiąc, po 4 latach może spodziewałbym się więcej, ale nie znam twojej historii, może miałeś przerwę, może po prostu za mało rysujesz. I sądząc po tych pracach, których tutaj nie pokazałem, jeszcze troszkę musisz poćwiczyć, a na pewno będzie dobrze. Riot, który z tego co zapamiętałem, głównie robi charaktery i też zapamiętałem twoje charaktery jako fajne próby cieniowania, dosyć dobrze zrobione, tylko jakieś brakowało mi w nich takiej ostrości, nie wiem, może jakiś jest tutaj potrzebny outline, może jakieś czarne wcinki zaznaczające niektóre z elementów, może coś w ten deseń, może tego mi brakuje w tej pracy, bo praca jest ok, tylko tak jak mówię, gdzieś tutaj brakuje takiego elementu tej ostrości. Myślę, że tego typu outline'y, jakieś gdzieś tutaj wcinki w postaci naśladowania tego futra, tego futrzaka, pomogłyby nieco właśnie w ostatecznym widoku, w dodaniu tej właśnie ostrości, o której mówię. I być może właśnie tego w tej pracy mi brakuje, ale nie jestem ekspertem od charakterów, tak więc mogę się mylić. Moim zdaniem po dodaniu właśnie tego outline'u praca nabiera nieco właśnie tej ostrości, o której mówiłem i wygląda być może nieco lepiej. Sync. I tutaj przytoczę twój e-mail. Siema, wysyłam pracę do oceny, bo chcę doskonalić moje litery. A strasznie mi nie idzie z dodatkami i innymi ozdobnikami. Bardzo bym chciał wypracować swój unikalny, white style'owy styl, lecz nie wiem, jak się do tego zabrać i stworzyć coś dobrego. Dzięki za wszystkie rady i pomoc w rozwijaniu naszej zajawki. To wszystko, o czym napisałeś, przychodzi z czasem. Nie ma opcji, że twoje pierwsze prace będą naprawdę dobre, tym bardziej, jeśli chcesz robić dobre white style. Tak więc w tej pracy nie będę za dużo poprawiał. Jedyne, co mogę ci polecić, to po prostu to, co mówię każdemu. Zacznij od prostych rzeczy, znajdź swoje kształty, znajdź swój patent na litery i wtedy możesz rozwijać to bardziej. Wiem, każdy by chciał wszystko od razu, teraz, now i robić wyczesane prace. Jednak graffiti jest tak fajne, że wszystko, co sobie wypracujesz, możesz zawdzięczać jedynie sobie. Ja mogę tylko w tym pomóc właśnie nagrywając tego typu nagrania, nagrywając poradniki. Możecie z nich czerpać, macie w tych poradnikach wszystko, czego potrzebujecie, wystarczy tylko ćwiczyć. Tak więc jeśli miałbym dać ci jednego tipa, to na pewno cierpliwość, nie przestawaj, nie od razu rzym zbudowano. Tutaj trzeba czasu, nakładu, pracy i dużo ćwiczeń, a uwierz mi, na pewno będzie dobrze, wystarczy się nie poddawać. Tutaj mamy 3 prace od KMA. Tutaj jest, rozumiem, jakieś płótno albo jakaś deseczka, bardzo starannie wykonana. Tutaj mamy SKZ, litery, mimo że dobrze wykonane, troszkę za mocno jak dla mnie rozstrzelone. Ja nie jestem osobiście fanem dużych przestrzeni negatywnych, ale widać tutaj zalążek dobrego writera, dobrze kombinujesz i z kolorami, i z przykładaniem się do wykonania. I to jest właśnie to, co mogę powiedzieć o tej pracy. Kolejna praca, wrzuciłbym ją do kategorii antystylu. I znowu muszę powiedzieć, że ja osobiście nie jestem fanem antystylu, ale dobrze zrobiony antystyl jest dobry. I tutaj moim zdaniem, jeśli antystyl to twoja zajawka, to myślę, że idziesz w dobrym kierunku. Fajne, grube 3D z fajnym pomysłem na jego wypełnienie. Litery w antystylu, bo tak to klasyfikuję, nie powinny moim zdaniem podlegać za bardzo ocenie, ale jeśli miałbym coś tutaj zmieniać, to po prostu pozbyłbym się tych ozdobników, wyczyściłoby to nieco pracę. I problemem jest moim zdaniem ta gruba rama dookoła. Gdyby była grubości reszty tego outline'a, to byłoby dużo lepiej. Może postaram się to pogrubić, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i po poprawieniu muszę stwierdzić, że jednak litery dużo na tym zyskują.
Tak więc jeśli robisz grubą ramę, rób ją całkiem dookoła. Nie wiem jak wy, ja uważam, że to pogrubienie dużo tutaj pomogło. No i trzecia, twoja praca, jak napisałeś, próba white stylu i moim zdaniem dosyć ciekawa, na pewno rzucają się w oczy bardzo, bardzo dobre kolory, kształt liter dosyć dynamiczny, zawiera w sobie taki ruch, być może powodują to nie tylko szpiczaste zakończenia, ale właśnie te takie, nazwijmy to odłamki, ale te właśnie wspomniane wcześniej szpiczaste zakończenia też robią robotę. Ja jeszcze bym się uparł i dodał do tego jakiś outline w jakimś ciekawym kolorze, co teraz właśnie uczynię. Akurat niezbyt fortunnie, że masz białe tło, troszkę niedbale coś dzisiaj z tym rysowaniem, to mi tak średnio idzie, nie wiem czemu, ale tym outline'em bym tutaj odciął jeszcze tą pracę od reszty tła. Zobaczymy, czy to nam pomoże. Moim zdaniem już nieco wygląda lepiej, poza fragmentami, gdzie ten outline, keyline w zasadzie, nie wiem czy powiedziałem wcześniej outline czy keyline, oczywiście chodzi mi o keyline. I właśnie w tych momentach, gdzie mamy biały, on tak średnio pasuje, ale moim zdaniem robi robotę w momentach, kiedy najeżdżamy na ten niebieski, seledynowy, bardziej jest to seledynowy krąg. I to zestawienie kolorów moim zdaniem robi robotę. Teraz zauważam przy przybliżeniu, że mógłbyś się bardziej postarać przy zrobieniu tego drop shadowka. No i właśnie w tym momencie, gdzie jedziemy na tym seledynku, moim zdaniem to bardzo dobrze wygląda. Dobra, zróbmy jeszcze w środku. Okej, tu widzę takie małe elementy, których bym się być może podbył poprzez zrobienie grubszego tego drop shadowa. No ale o, jeszcze tu małe elementy. Szybko. Tutaj widzę, że zgubiłeś efekt w tym miejscu. Efekt drop shadow. No ale dobra, moim zdaniem praca dużo zyskuje, nie tylko na wyglądzie, ale też same litery zyskują sporo na grubości i cała praca wygląda lepiej. No i kolejny wykonawca, Denny. I o ile dobrze pamiętam, to jesteś tą osobą, o której można powiedzieć, nazwijmy rzeczy po imieniu, zarzuciłem troszkę inspirowanie się moimi literami. W tym wrzucie nie ma to miejsca. No i praca na ścianie zupełnie fajna. Jedynym problemem, jaki tutaj widzę, to jest dobór kolorów i każdy, kto robi outline i 3D, czy tam cienie innym kolorem niż czarny, albo takim mało kontrastującym, ma ten sam problem i właśnie chodzi o ten kontrast. Brakuje tutaj go nieco. O ile ten outline odcina się od liter, to zupełnie zlewa się z tłem, ale to jest, tak jak powiedziałem, problem wielu malarzy, którzy właśnie wybierają różne dziwne kolory na swoje 3D. Można temu zaradzić, o ile twoje litery, tak jak tutaj, odcinają się właśnie od samego outline'u, to można temu zaradzić po prostu robiąc keyline w kontrastowym kolorze. O ile masz litery zrobione kontrastem, to tak samo tutaj taki mocny jakiś keyline, który odcina nam to wszystko od tła, moim zdaniem powinien pomóc. Zaraz zobaczymy. Ok, zróbmy środki. Zawsze się zastanawiam, czy ja używam dobrych sformułowań. Czasami zamieniam outline z keyline'em, cienie z 3D. O, jeszcze tutaj jest moment, gdzie można poprawić. Dobra. No i dzięki temu litery nam oddzielają się od ściany, od tła. Sam kolor liter oddziela się nam od outline'u. Tak więc wszystko ok. Tutaj gdzieś tam zjadłem jakieś małe elementy. Ogólnie kształt liter ok. Minimalnie, jak dla mnie, za mocno rozstrzelone, tak jak powiedziałem, kształt jest spoko. Troszkę może pomanipulowałbym tutaj z D, tak żeby było te D, jeśli chodzi o grubość stałych elementów, nieco grubsze. No i tak bym zostawił, ogólnie praca nawet płynie, jest ok, tak jak powiedziałem, dobór kolorów, nie wiem, być może nie miałeś danych puszek, które były ci potrzebne, nie wiem. Ale tak jak widzisz tutaj, można sobie temu zaradzić jednym kolorem, takim kontrastującym od wszystkich barw, które użyłeś, i praca nabiera nieco ostrości. No i ostatnia praca na dziś. Daos, który znowu jest u nas aktywny. Witamy z powrotem. Przyzwyczaiłeś nas do prac na wysokim poziomie. I tak zawsze staram się tutaj gdzieś coś
znaleźć jakieś opcje, które można poprawić. Robię to może nieco na siłę, bo twoje prace same w sobie są ok, ale moim zdaniem przy tych literach brakuje może jakiś wcinek, może pokusiłbym się o jakieś wariacje, może coś w ten deseń. Zaznaczylibyśmy nieco, o i ten kształt tutaj też nam pasuje do tych wszystkich zawijasów, tak więc buduje troszkę flow. Podobnie zrobiłbym zapewne w S, może bym je gdzieś tutaj zagiął. To doda nam troszkę struktury do litery. Zdecydowanie też wcisnąłbym może gdzieś tutaj jakąś wcinkę w D, tak żeby zabrać jej troszkę tutaj tej przestrzeni z tej literze. Tak samo tutaj. Brakuje po prostu jakby momentami struktury w tych literach, jak dla mnie. Tak trochę oczywiście na siłę, bo jak mam pomagać, no to staram się pomagać, prawda? Tak więc nie, że się tutaj jakoś specjalnie czepiam do twoich liter, ale po kilku poprawkach myślę, że twoja praca tutaj nam nieco zyskuje. Wyrównałbym A tutaj, może bym powiększył ten tutaj moment, a nawet inaczej bym tutaj pogrubił, żeby było równe i może nawet pokusiłbym się o wydłużenie tego elementu aż dotąd. Drugą, inną opcją jest to, że bardzo lubię poprawiać twoje prace, są takie wdzięcznym materiałem do pracy i jeśli tym samym mogłem ci pomóc, to bardzo się cieszę. Ale ogólnie, tak jak mówiłem, robisz naprawdę bardzo dobre, bardzo starannie wykonane prace z fajnymi pomysłami. No i na dziś to wszystko w 53. odcinku serii Wasze Graffiti. Mam nadzieję, że pomogłem twórcom, których pracę dzisiaj zobaczyliście. Jeśli tak jest, to oczywiście łapa w górę. Jeśli jesteś oglądaczem, subskrybentem, to również myślę, że mogłeś nieco wynieść z tego właśnie odcinka, jak również z innych. Jeśli tak jest również, to też łapa w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to wiadomo, subskrybuj. Kliknij dzwon, aby nie ominęły Cię kolejne odcinki. Zapraszam na moje social media, a tymczasem trzymajcie się, bracia i siostry. Yo!